Jakub Obielarz, witam Cię serdecznie na naszym kampie 2MK Sport. Bardzo się cieszymy, że brałeś nasze zaproszenie do siebie i przyjechałeś tutaj do nas z Polski i po prostu trenowałeś tutaj z chłopakami. Pytanie do Ciebie, jak Ci się pracowało te dwa dni? Były intensywne, fajnie to wyglądało, dzieci są mega, mega zadowolone z Twojej pracy, rodzice podchodzą do Ciebie, dziękują Ci. Jak Twoje wrażenia? Na początku chciałbym bardzo podziękować Wam, Mateusz i Martin, za zaproszenie w tym kampie. Dla mnie jest to niezwykłe kolejne doświadczenie, które tutaj mogłem zebrać. Jeśli chodzi o zaangażowanie chłopaków i naszą wspólną pracę, to podejście chłopaków do treningów było na mega wysokim poziomie. Ich profesjonalizm, zaangażowanie, taka pasja była widoczna gołym okiem i to na pewno musimy bardzo mocno podkreślić. W pierwszym dniu skupiliśmy się w treningu starszej grupy nad elementami przede wszystkim współpracy, wymianie podań, jakości tych podań, szukaniu linii podania, zachowaniu też odpowiedniej postawy ciała przez zawodników. Wszystko robiliśmy bardziej w formie gier, myślę, że to było bardzo, bardzo intensywne, też w kontekście takim taktycznym, na co tutaj też chłopaki zwrócili uwagę, że była to bardzo fajna formuła. Jeśli chodzi o zajęcia z młodszą grupą w dniu wczorajszym, wziąłem pod uwagę charakterystykę tego etapu, tam byli zawodnicy z rocznika 2012-2013, stąd skupiliśmy się nad elementami właśnie umiejętności indywidualnych, gry 1 na 1, dribblingu, takiej decyzyjności. Pod kątem coachingowym głównie zauważyłem duży problem u zawodników, że prowadzili piłkę w trakcie tej rywalizacji 1 na 1 z bliższym nogą do przeciwnika. Wprowadziliśmy korektę i automatycznie chłopcy gdzieś tam wprowadzili te zmiany do swojego działania. W drugim dniu miałem zajęcia ze starszą grupą. Pracowaliśmy właśnie też nad elementami gry 1 na 1, przeszliśmy do gry 2 na 2, potem była gra taka zadaniowa z bandowymi, gdzie też zwielokrotniło to właśnie ustawienie dodatkowych zawodników, że mogli zawodnicy wykreować sobie więcej sytuacji właśnie do zdobycia gola. Druga część drugiego dnia to przyjemny spacer, tutaj zwiedzanie okolicy, naprawdę świetne miejsce do realizacji takich właśnie kampów. Nie tylko piłka nożna, ale też coś, co może tych dzieciaków po prostu wyluzować, mogą się fajnie przejść, porozmawiać bez telefonów. Po posiłku mieliśmy taki jeszcze element warsztatowy, gdzie trenowaliśmy z chłopakami w grupach właśnie umiejętność komunikacji, aspekt dawania z siebie 100% w obecności drugiego człowieka, tak żeby nie tylko byli egoistami, tylko też żeby potrafili dać swoją energię pozytywną i takie zainteresowanie, skupienie drugiemu człowiekowi, a potem takie fajne zajęcia właśnie medialne pod kątem komunikacji, wystąpień przed kamerą. My też pokazaliśmy chłopakom kilka moich wystąpień jako eksperta czy osoby wypowiadającej się w polskiej telewizji. Chłopakom się to bardzo podobało. Pojawił się również element jakby pracy grupowej. Każda grupa, było ich cztery. Musieli przygotować kilka odpowiedzi. Zadaniem dzieci było przygotować cechy zawodnika. Później cechy trenera. Jaki jest wymarzony piłkarz, jakie cechy musi posiadać i podobnie było z trenerem. Co ciekawe, podzieliliśmy te cechy na aspekt sportowy, tak zwanych kompetencji twardych i kompetencji miękkich, czyli bardziej mental, współpraca, takie tematy bardziej mentalne. Co ciekawe, w 99% dzieci same, bez naszej ingerencji, wskazywały te cechy właśnie głównie jeśli chodzi o kompetencje miękkie, czyli współpraca, rozmowa, zaangażowanie, serce, pasja. I to wskazuje, jakie te dzieci mają potrzeby. I myślę, że my jako trenerzy też w tym kierunku musimy właśnie pójść, żeby tym oczekiwaniom dzieci sprostać. Jeśli chodzi o cechy trenera, było bardzo podobnie. Jeśli chodzi o elementy takich taktycznych umiejętności, czy samych treningów, środków treningowych, pojawiła się tylko taktyka. 30 innych cech trenera to było wsparcie, rozmowa, uśmiech i to naprawdę pokazuje nam, w jakim kierunku powinniśmy pójść. Podsumowując, bardzo dziękuję za zaproszenie, było wspaniale. Mam nadzieję, że 2MK Sport zaproszą jeszcze mnie w przyszłości, będę mógł z tymi super chłopakami potrenować, spędzić troszkę czasu. Dziękuję Ci bardzo, Kuba, za bardzo informacyjne
za informacyjną wypowiedź na temat kampu. Takie jeszcze krótkie pytanie do ciebie, bo ty trenujesz rocznik 2007 Karpaty Krosno i po prostu pytanie do ciebie, czy ty masz jakieś porównania, jak tutaj przyjechałeś, bo nie wiedziałeś dokładnie, jak te chłopacy, jakie mają umiejętności, wiedziałeś, że są różne roczniki. Co robiłeś inaczej, albo co robiłeś tak samo z twoją drużyną, rocznikiem 2007, a tutaj na tym kampie z rocznikami 2012 do 2007? Tak jak wspomniałem wcześniej, na pewno dobierałem też środki treningowe do potrzeb zawodników, prowadząc grupę młodszą, było więcej formy zabawy, ale oczywiście wszystko z piłkami, dribbling, tempo działania, ze starszymi bardziej współpraca, małe gry, przejście do 2x2, 3x3, 4x4. Jeśli chodzi o różnicę, jeśli chodzi o moich chłopaków z Karpat 2-7, to jest drużyna bardzo mocna. W poprzednim sezonie zdobyliśmy pierwsze miejsce w Lidze Wojewódzkiej. Trzech zawodników w nowym sezonie jest przesuniętych do rocznika starszego. Mój bramkarz trenuje już w pierwszym zespole w czwartoligowych Karpatach Krosno. Michał Perkel. Kacper Czekański gra też w roczniku 2006 i trzyma tam totalnie grę defensywną właśnie starszego rocznika. Jeśli chodzi o napastnika Wiktora Mamroła, to otrzymał wspaniałą nagrodę, bo w ostatnim czasie był powołany na Future Pro, taki projekt Polskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie zostało powołanych 24 zawodników z rocznika 2007. To jest zgrupowanie dla chłopaków wolniej czy później rozwijających się. Wiktor właśnie, to są takie zaproszenie. Jeśli chodzi o porównania, nie chcę porównywać dzieci, absolutnie. Tutaj też troszkę inny jakby styl pracy, ponieważ tam pracuję z moją drużyną, bardziej trening drużynowy. Tutaj jakby też chcąc sprostać waszym oczekiwaniom, aby te obozy wasze i kampy były na mega wysokim poziomie, nastąpiła wysoka indywidualizacja pracy, ale generalnie skupiliśmy się na rozwijaniu kompetencji. Chciałem w maksymalnym stopniu zauważyć deficyty dzieci, i nie chciałem widzieć tego, co jest dobre u nich. Oczywiście, że widziałem i chwaliłem, to była dobra interakcja, ale przede wszystkim miałem taki cel, żeby zobaczyć to, co jeszcze mogą poprawić. Szedł feedback, szła rozmowa i myślę, że chłopaki są z tego powodu zadowoleni. Chłopcy mówili, że nawet w niektórych sytuacjach w pracy klubowej trenerzy na takie jakby elementy nie zwracają im uwagi, co mnie cieszy, bo tak jak mówię, chcę być specjalistą od dzieci i młodzieży i w taki sposób chcę pracować. Mówię, dzieci są jednakowe na całym świecie. Musimy ich wspierać, dawać pozytywną energię, a one się odwdzięczą tym samym. Super. Czyli można powiedzieć, w roli trenerskiej jesteś, powiedzmy, na początkach. Karierę piłkarską już masz za sobą, ale już powiedzmy, ten początek już jest na topie, już masz takie zwycięstwa i po prostu już w tamtym roku, jak powiedziałeś, zdobyłeś pierwsze miejsce, robisz super robotę, więc cieszymy się, że mogliśmy ciebie tutaj mieć przy nas i po prostu, że zawodnicy tutaj mogli skorzystać z twoich umiejętności, nie tylko piłkarskich, jako były piłkarz, ale też jako trener. Kuba, dziękujemy ci bardzo, super wypowiedź i myślimy do szybkiego zobaczenia. Dziękuję bardzo.